Witam na kanale Złotych 100. Dzisiaj chciałem porozmawiać o banknocie 500 złotych. Dla mnie on to jest nowość. Dzięki mojemu bratu udało mi się go otrzymać. Wykupił on go dla mnie w Narodowym Banku Polskim. Nie wiem, jak często jest używany w Polsce, ale zrobił na mnie naprawdę wrażenie. Porównując go do innych banknotów, które nie są banknotami obiegowymi, są one banknotami kolekcjonerskimi. Porównując go, jest czymś, co powinno być banknotem kolekcjonerskim. Z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Zobaczymy, jak wygląda w świetle UV. Czytałem, że posiada on naprawdę wiele zabezpieczeń. Sam jego rozmiar mówi wiele o jego wartości. 500 zł w jednym banknocie wydaje mi się być dosyć sporo. Jeśli ktoś zarabia minimalną krajową i dostaje takich 5 banknotów lub 6 na miesiąc, ta wypłata wygląda dosyć rzadko. Zobaczmy znak wodny. Jan III Sobieski. Świetle UV. Zobaczmy, czy coś się znajduje po drugiej stronie. Orzeł w koronie. Tutaj pałac w Wilanowie. Ciekaw jestem, ilu Polaków wie, czyj to portret. Co to za pałac? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym filmie.